Hej, witam was bardzo serdecznie na nowym kanale Przewodnik Anime. Jestem Lyra, ja jestem jednym z dwóch prowadzących tego kanału. W tym miejscu jednak ostrzegam was przed spoilerami, które pojawią się w filmie. No i bez dłuższego przedłużania zapraszam do wysłuchania. Zaczynając od samego początku, poznajemy Sanga, który ma mniej więcej 24 lata jako najsłabszego łowcy klasy E na świecie. Samym celem łowców jest eksploracja i czyszczenie dungeonów, które powstają na świecie. Same te lochy mają swoją klasyfikację i ważne jest to, że do tygodnia trzeba zabić bossa dungeona, ze względu na to, że po tym właśnie czasie potwory wychodzą poza te lochy, robiąc zniszczenie wokół. Nasz protagonista miał właśnie problemy z byciem łowcą, ze względu na to, że najsłabsze potwory w lochach były dla niego śmiertelnym zagrożeniem. Pewnego dnia, gdy bohater poszedł z partii do dungeona klasy E na placu budowy, zyskał najgorszy możliwy kryształ, to znaczy klasy E, a te kryształy są głównym zarobkiem łowców. W partii bohatera dotarło do końca dungeona, natknęli się na anomalię, która posiadała dodatkową odnogę dungeonu i właśnie po komnacie bossa, którego nie powinno być tej odnogi. Jego partii lider postanowił zrobić głosowanie, czy iść dalej, dlatego że dużo osób chciała iść dalej, a reszta nie. Głosowanie zaś było równe, a Sang, chcąc zarobić pieniądze, przegłosował na eksplorację tego lochu do końca. Jednak Jo-hee była wściekła na Ingu, martwiąc się o Sanga. Wkrótce Jo-hee speszona przyjmuje przeprosiny protagonisty pod warunkiem wyjścia z nim na jedzenie. Gdy docierają na miejsce, zauważają, iż jest to pomieszczenie wraz z figurami, a jedna z nich posiada tabliczkę z przekazaniami lub też innym zapiskiem w Starym Testamencie w języku hebrajskim. W tamtym miejscu dokonała się rzeź, przez którą Jing każe swojej przyjaciółce oraz partii liderowi się wynosić, przekazując wcześniejszy kamień w ręce Jo-hee jako dopełnienie obietnicy, którą złożył przed wejściem do komnaty. Bohater czuje żal, iż nie posiada ubezpieczenia, aby jego rodzina mogła coś dostać za jego śmierć. I w akcji desperacji Sang chwyta miecz, ale ostatecznie zostaje przebity przez figurę na ołtarzu. Jedynie co mówi przed śmiercią, to to, że nie chce umierać i chce dostać kolejną szansę. Figury, które miały zakończyć jego żywot, nagle zatrzymują się, a przed nim pojawia się powiadomienie, iż spełnił wszystkie wymagania na sekretny quest Odwaga Słabeusza. Sang musiał ten quest zaakceptować, ponieważ w innym wypadku jego serce by się zatrzymało, powodując jego śmierć. I właśnie w tamtym momencie Sang natrafia na coś rażącego, podobnego do drugiego przebudzenia. Jingwu budzi się w szpitalu, gdzie okazuje się, że tylko on widzi interfejs oraz to, że w towarzystwie nie może nikt stwierdzić, iż otrzymał drugie przebudzenie. Bycie graczem jednak ma swoje plusy i minusy, ze względu na to, że już pierwszego dnia został ukarany z minusów przez niezrobienie daily questa, czyli aktywności jak brzuszki, bieganie czy tam pompki. Zesłany Sang przez jego interfejs na pustynię z innego świata musiał przeżyć następną godzinę, uciekając przed potworami rangi B i wyżej. Sangowi się udało przekonać załogę szpitala, aby wychodzić na codzienne ćwiczenia, jak i dał sobie furtkę na wejście do dungeonu, który jest tylko dla niego otwarty za pomocą klucza. Jingwu wszedł do niego, jednakże w przeszłości, jak problemy z najłatwiejszym potworem, teraz miał pokonać cały dungeon solo. Sang przed wejściem do komnaty bossa odbił 15 poziom, a jego codzienne ćwiczenia tylko mu w tym pomogły. Sang wykorzystał w trakcie walki z bossem wszystkie swoje niewykorzystane punkty umiejętności, władował w siłę, co poskutkowało w zabiciu węża. Pokonanie tego dungeona opłaciło się ze względu na to, że otrzymał nową broń klasy C, dający krwawienie i paraliż celu. Po niedługim czasie wstąpił do rajdu klasy C, gdzie spotkał Jinho, czyli bogatego łowcę klas rangi C. Czuł też dziwne uczucia od innych łowców, z czym się upewnił w momencie, gdy go i Jinho zrazili i zostawili na pożarcie pająkowi. Jednak Sang pokonał bossa, uświadomiąc Jinho, iż on jest jednym z tych łowców, którzy ukrywają swoją prawdziwą siłę, co poskutkowało jego myślami, iż protagonista chce go zabić, oraz śmiesznymi sytuacjami, które wydarzyły się po drodze. Gdy jednak weszła reszta łowców, ci chcieli zaproponować Jinho stratę Sanga, natomiast on nie przystał na tą propozycję, chciał bronić nowego kolegę. Sang natomiast otrzymał questa w eliminacji 8 zagrażających mu celów. Co to zrobił? Po całej tej sytuacji Sang postanowił wypić piwo, natomiast pasywny efekt, co daje mu interfejs, usunął wszelkie toksyny z jego ciała, w tym alkohol. Po czasie Sang spotkał się z Jinho, a ten zaproponował mu 19 rajdów za budynek 30 miliardów won, czyli to są jakieś 91 milionów złotych.
Natomiast są wymagania, aby wejść do dungeonu, potrzeba mieć całe party gotowe do walki. Płacono za siedzenie poza dungeonem. Pamiętacie jeszcze tą sytuację z zamordowaniem ośmiołowców? To właśnie przez tą sytuację ranga S postanowiła zająć się Sangiem ze względu na to, iż zabił jego brata. O tym się dowiaduje przez członka stowarzyszenia. To sprawia, że Sang chce się podlewelować jeszcze bardziej, przekraczając nawet dwukrotnie Daily Quest i otrzymując przez to Daily Klucz do Dungeon klasy S specjalnej. Wchodzi do niego, a tu sytuacja, iż przeżywa tylko dzięki redukcji obrażeń, a pokonał jednego przeciwnika i otrzymał cenny dla niego przedmiot zwiększający niektóre statystyki, co przyda się mu w następnym rajdzie, gdzie spotyka swoich starych znajomych. Pech chciał, iż Sang oraz jego healer są świadkami, gdzie jeden z towarzyszenia klasy A morduje więźniów za to, iż dostał łapówką i zostają nieplanowanymi celami asasyna. Po chwili walki Sang otrzymuje zadanie pokonać mężczyznę, co mu się to udaje. Jednakże zauważa, iż za każdym razem, gdy wbije poziom lub staje się silniejszy, to traci jakąś część siebie. Orientuje się też, iż jeden z więźniów żyje i jako nagrodę za jego przeszłość wrzuca go do potworów. Sang unika wszelkich podejrzeń, a jego przyjaciółka zwraca mu rdzeń, które otrzymał z potwora klasy E oraz oznajmia, że przechodzi na emeryturę. Po niedługim czasie zostaje zauważony przez najsilniejsze stowarzyszenie w Korei i zostaje mu zaproponowana współpraca. Ten jednak zagraża i mówi, żeby nigdzie o nim nie mówili oraz sprzedaje stowarzyszeniu również niechciane lochy, a samemu zmierza zrobić questa profesji, co będzie świadczyć o jego głównej sile. Otrzymuje jednak profesję, która była jednak magiczną, mianowicie nekromantę, która od razu awansowała w Władcę Cieni. To na tyle, moi drodzy. Odcinki będą się pojawiać w sobotę o godzinie 15. Nie zapomnijcie zostawić suba wraz z dzwoneczkiem i lajka, o ile wam się film spodobał. See ya!